Witajcie ponownie, przyjaciele, w programie Apokalipsa Teraz. Przyszedł czas na wasze pytania. Dostaliśmy od was naprawdę ciekawe i dobre pytania. Pastorze Doug, nie możemy już doczekać się, żeby na nie odpowiedzieć. Kilka z nich wyświetlimy na ekranie. Pytanie pierwsze. Czy królestwo szatana, zwane Babilonem, wywodzi się z wieży Babel? Myślę, że tak naprawdę wywodzi się jeszcze z czasów przed wieżą Babel. Z czasów Nimroda. Zanim dojdziemy do rozdziału 11, w genealogii czytamy o Nimrodzie i o tym, że początkiem jego królestwa był Babel. To pierwsza wzmianka na ten temat. Myślę, że wieża powstała po tym, jak zgromadził ludzi na jednym obszarze. Nawet po upadku wieży ludzie nadal mieszkali na tych terenach. Wiemy przecież o wielkich królestwach mezopotamskich. Wiele imperiów, o których czytamy w Biblii, znajdowało się na terenie dzisiejszego Iraku. Nasz syn stacjonował tam jako żołnierz piechoty morskiej w czasie I wojny w Zatoce Perskiej i widział ruiny Babilonu. Nie tylko w czasach Nabuchodonozora, ale również w czasach Ezechiasza z Babilonu wysyłano posłańców i jeszcze wcześniej. Wszyscy słyszeliśmy o Hammurabim, królu Babilonu. Ciekawe jest również to, że Stary Testament czasami jest określany jako historia dwóch miast. Mamy miasto Boże, symbolizowane przez Jerozolimę, i mamy wroga ludu Bożego, reprezentowanego przez Babilon. Na przestrzeni całego Starego Testamentu historia ciągle się powtarza. Żydzi trafiają do niewoli babilońskiej, potem zostają wyzwoleni i wychodzą z Babilonu. Nawet w Apokalipsie znajdujemy ten motyw. Jest to więc ciekawy temat, który przewija się przez całą Biblię, szczególnie w Starym Testamencie. Kolejne pytanie. Czy w ostatnich dniach ruch New Age odegra ważną rolę w konflikcie pomiędzy dobrem i złem? Powiedziałbym, że tak, ale najpierw powinienem chyba zdefiniować pewne pojęcia. Obecnie nie słyszymy już tak często wyrażenia ruch New Age, ale myślę, że chodzi tutaj o pewnego rodzaju mistycyzm, który ma miejsce w wielu kościołach. Idea medytacji, która wywodzi się z mistycznych religii wschodu. Było to bardzo popularne w kręgach hipisowskich. Pamiętam, że w latach 60. i 70. wszyscy medytowali, wierzyli w reinkarnację i spirytyzm. Niektóre z tych zasad przeniknęły do chrześcijaństwa i myślę, że odegra to swoją rolę. Nie wiem, czy będzie określane właśnie w taki sposób, ale będzie to ważny ruch. Interesujące jest to, że w kierunku spirytyzmu zmierzają nawet kościoły protestanckie, odkładając na bok autorytet Biblii i skupiając się na pewnego rodzaju odczuciach czy doświadczeniach, które ją zastępują. Musimy być bardzo ostrożni. Jest to chrześcijańska forma New Age i spirytyzmu. Kolejne pytanie. Co oznacza werset z Apokalipsy 16:12? I wyschła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Czytamy. I wylał szósty anioł swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wysła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Słyszałem kiedyś w wiadomościach coś, co przyciągnęło moją uwagę. Podczas walk z państwem islamskim zamknięto tamę w górze rzeki w okolicach Bagdadu. Pasek wiadomości mówił, rzeka Eufrat wysycha. Przyprawiła mnie to gęsią skórkę. Pomyślałem, wow, to brzmi jak proroctwo biblijne. Oczywiście nie było to jego wypełnienie, ale myślę, że warto to zauważyć, ponieważ kraje w jej górnym biegu, takie jak Turcja i inne, pobierają z Eufratu bardzo wiele wody. Kiedyś można było pływać po niej statkiem. Obecnie nie jest to już możliwe. Rzeka wygląda jak zbiorowisko stojących zbiorników wodnych. Tak więc Eufrat naprawdę wysycha, ale nie o tym mówi Apokalipsa. Znamy historię nie tylko z zapisów biblijnych, tego, co stało się z Babilonem i w jaki sposób upadł. Kiedy perski król Cyrus oblegał starożytny Babilon, w 5 rozdziale Daniela czytamy o piszącej na ścianie ręce. Ostatecznie przekierował rzekę Eufrat do wyschniętego jeziora.
Normalnie płynęła ona pod murami Babilonu, ale wtedy jej poziom tak drastycznie spadł, że cały oddział żołnierzy perskich przeszedł pod murami. Otworzyli oni bramy miasta. Nikt w Babilonie nie spodziewał się przecież, że będą nurkować pod wodą. Otworzyli więc bramy miasta i wojsko dostało się do środka. Tak więc osuszenie tego miejsca, osuszenie Eufratu, oznaczało upadek Babilonu. W Apokalipsie czytamy, że wyschła jej woda, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca. To tak jak Cyrus i Dariusz w Starym Testamencie. Biblia mówi, że królowie wschodu, czytałem o tym dzisiaj rano w księdze Ezechiela, oznaczają Pana, światło wschodu. Królowie wschodu symbolizują więc nadejście Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego i ostateczne uwolnienie. Poza tym, jak wspomniałeś podczas wykładu, w Apokalipsie 17 czytamy, że wody symbolizują ludy, tłumy i narody i języki. Tak więc wyschnięcie rzeki Eufrat oznacza również wycofanie poparcia, które Babilon będzie otrzymywał w ostatnich dniach. Ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, że zostali oszukani i wycofają swoje wsparcie, co przygotuje drogę do jego upadku. Kulminacją tego będzie powtórne przyjście Chrystusa. W zasadzie wyschnięcie wód stanowi zwiastun upadku Babilonu. Mamy kolejne pytanie. W 1798 roku Kościół katolicki otrzymał śmiertelną ranę. Czy jest jakieś proroctwo, które mówi o tym, że odzyska on swoją moc i siłę? W rozdziale 13 czytamy o tym, że śmiertelna rana została uleczona i cały świat będzie oddawał pokłon bestii. Mamy więc tutaj zapowiedź tego, że rana zostanie wyleczona. W rozdziale 17 widzimy, że bestia żyje i ma się dobrze. Chodzi tutaj również o to, co będzie miało miejsce w ostatnich dniach. Apokalipsa 19 mówi o tym, jak Jezus przychodzi, aby sądzić Babilon. W Apokalipsie 18 czytamy o upadku Babilonu. Skoro więc ma znowu upaść, musiał wcześniej znowu powstać. W czasie wykładu wspomniałeś zarówno o zadaniu śmiertelnej rany, jak i o jej wyleczeniu. W 1929 roku papiestwo stało się niezależną siłą polityczną, najmniejsze królestwo na ziemi. A teraz, jak widzimy wszędzie w wiadomościach, Watykan rośnie i zdobywa coraz większy wpływ na świat. Tak więc rana jest na najlepszej drodze do wyleczenia. Jeszcze nie nastąpiło to całkowicie, ale wszystko do tego prowadzi. Watykan, czyli państwo, w którym mieszka około 1000 osób, pół kilometra kwadratowego, a oddziałuje na cały świat. Jest oczywiście Liechtenstein, ale to państwo nie ma wielkiego wpływu na to, co dzieje się na świecie, a papież tak. Skąd możemy wiedzieć, że mamy Ducha Świętego w naszych sercach? Jezus powiedział, po owocach ich poznacie ich. Jeśli widzisz owoce w swoim życiu, wiesz, skąd one pochodzą. Jezus powiedział, bo nie zbierają fig, ścierni. Jeśli więc masz ścierniste serce, nie rodzisz fig, a raczej osad. Zaczynasz dostrzegać owoce Ducha w swoim życiu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wstrzemięźliwość, łagodność. Możesz zapytać swoich sąsiadów, czy uważają, że masz Ducha Świętego. Pewnie powiedzą ci prawdę. Zapytaj współmałżonka, ale znajdź odpowiedni moment, żeby to zrobić. Następne pytanie. Dlaczego proroctwa biblijne nie wspominają o Chinach, chociaż jest to tak wielki kraj? Ty i ja od zawsze uwielbiamy czytać najróżniejsze książki historyczne. Obecnie właśnie kończę książkę o przygodach Marco Polo. Wow, Chiny to ogromny kraj i był taki przez całe wieki. W czasie dzisiejszego wykładu wspomniałem, że kraje, o których mówią proroctwa, miały lub mają wielki wpływ na lud Boży. Biblia czyni wzmiankę o Chinach, kiedy Jezus mówi, że mamy głosić Ewangelię wszystkim narodom i językom. Jest to jeden z języków i narodów. Jedną z najpopularniejszych stron internetowych Amazing Facts jest ta w języku mandaryńskim, czyli strona chińska. Kościół chrześcijański gwałtownie rozwija się w Chinach, pomimo mających tam miejsce prześladowań. Wiemy o tym z pierwszej ręki. Kolejne bardzo dobre pytanie. Co powinienem zrobić, jeśli jestem letnim chrześcijaninem? Co mówi Jezus w Apokalipsie 3? Pokutuj.
Chciałbym, żebyś był gorący albo zimny. Gorący albo zimny nie oznacza zbawiony lub zgubiony. Gorący oznacza, że masz kontakt z Bogiem, odczuwasz entuzjazm, pracujesz dla Pana, jesteś gorliwy. Zimny oznacza, że cały czas pozostajesz na poziomie pokuty i poszukiwania Boga. On może działać w każdych warunkach. Jeśli jednak myślimy, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę nie jest, wtedy mamy problem. Kiedy ktoś myśli, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Bóg nie może działać w jego życiu. On chce, żebyśmy kupili u niego złoto, maść na oczy i białe szaty. Symbolizuje to miłość, oczy otwarte przez Ducha Świętego i przyjęcie sprawiedliwości Chrystusa. Inaczej mówiąc, prawdziwe doświadczenie nawrócenia. Możesz osiągnąć to poprzez słowo, które cię przekonuje. Istota sprawy leży w tym, że kochamy Go, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Jeśli więc pragniesz się nawrócić i naprawdę Go pokochać, musisz Go poznać, a poznajesz Go przez Jego Słowo. Jeśli spędzasz czas na rozmowie z Panem w modlitwie, pozwalasz Mu mówić do ciebie przez Jego Słowo. Zobaczysz, jak twoje doświadczenie nawrócenia pogłębi się. Czy diabeł potrafi czytać w moich myślach? Nie. Najwięcej, co może osiągnąć w tej kwestii, to podobnie jak każdy z nas, kiedy znamy kogoś na tyle dobrze, że potrafimy powiedzieć, co ta osoba myśli na dany temat. Myślę, że tak samo jak Bóg ma swoich aniołów, diabeł ma demony, które są przypisane do poszczególnych osób i znają ich słabości. Kiedy przychodzi pokusa, mogą po mimice i mowie ciała ocenić, czy mają szansę powodzenia, ale nie potrafią czytać naszych myśli. W Biblii są 3 albo 4 miejsca, w których czytamy, że tylko Bóg potrafi czytać w ludzkich sercach. Jedno z nich to 1 Królewska 8:39. Bo Ty sam znasz serca wszystkich synów ludzkich. Jezus wiedział, co jest w człowieku. Ewangelia Jana 2. Tylko Bóg wie, co dzieje się w Twoich szarych komórkach. Patrząc na wszystko, co dzieje się dzisiaj na świecie, w jaki sposób mogę przezwyciężyć niepokój? Chrystus oferuje Ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Kiedy wiesz, że Twoje grzechy zostały przebaczone, że On ofiarowuje Ci dar życia wiecznego, że dopóki kierujesz na Niego swój wzrok i się Go trzymasz, On nigdy Cię nie opuści, nie masz się czego bać, bez względu na to, co dzieje się na świecie. Padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po Twojej prawej stronie, ale tylko na własne oczy to zobaczysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Psalm 91. Po prostu masz pokój i wiesz, że Duch Boży otoczy Cię swoimi ramionami. Możesz spać spokojnie jak dziecko, bo Twoje życie jest w Bożych rękach. Być może należy tutaj krótko opisać tło tych wydarzeń. Co stało się z córką Jeftego? Biblia opowiada historię pewnego sędziego o imieniu Jefte. Zanim udał się na wojnę z Midianitami, złożył pewną przysięgę. Panie, jeśli dasz mi zwycięstwo w tej bitwie, wtedy to, co wyjdzie z drzwi mego domu naprzeciw mnie, ofiaruję to na całopalenie. W społecznościach wiejskich, kiedy ludzie wracają do domu, ja miałem kozy i gdy wracałem, one wszystkie wybiegały mi na spotkanie. Na farmach są owce, kozy i inne zwierzęta. Prorok Natan opowiedział Dawidowi historię rodziny i jej owieczki. Zwierzęta wybiegają na spotkanie, bo chcą dostać coś do jedzenia. Razem z pastorem Rossem odwiedzaliśmy pewną osobę i zaczęła gonić nas krowa. Myśleliśmy, że chce nas zaatakować. Nie, ona myśli, że macie coś do jedzenia. Jefte pomyślał, że kiedy wróci do domu po zwycięskiej bitwie, naprzeciwko wybiegnie mu jedno ze zwierząt, ale jego córka była pierwsza. Jefte wykrzyknął, ach, moja córko, bardzo mnie zasmuciłaś. Dziewczyna odrzekła, ojcze, zrób tak, jak obiecałeś. Pożegnała się więc ze swoimi przyjaciółkami, a potem Jefte zaprowadził ją do świątyni i poświęcił jako żywą ofiarę dla Pana. Nie spalił jej. Biblia mówi, że każdy pierworodny był poświęcony dla Pana. Bóg nie aprobował ofiar z ludzi. Czytamy, że każdego roku schodziły się córki Izraela, aby przez 4 dni w roku rozmawiać z córką Jeftego Gileadczyka. Tak samo jak matka Samuela po tym, jak oddała go do świątyni, co roku przychodziła w czasie świąt i przynosiła mu nową szatę. W Nowym Testamencie czytamy o Annie, która od śmierci męża służyła Bogu w świątyni. Córka Jeftego nigdy nie wyszła za mąż, więc Jefte nie miał potomków, ponieważ było to jego jedyne dziecko. Była to więc prawdziwa tragedia. Została poświęcona, żeby służyć Bogu. Stąd właśnie katolicy zaczerpnęli pomysł, żeby zakonnice nie wychodziły za mąż.
I kolejne pytanie. Mam 10 lat i zawsze zastanawiałem się, czy król Nabuchodonozor zmienił swoje złe postępowanie i czy będzie w niebie. Tak i tak. To naprawdę wspaniałe, a czytamy o tym pod koniec 4 rozdziału Księgi Daniela. Mam nadzieję, że osoba, która zadała to pytanie, zajrzy do tego fragmentu. Nabuchodonozor był bardzo pyszny, ale Bóg nauczył go pokory. Przez 7 lat król żył i zachowywał się jak zwierzę. Pod koniec tego czasu Bóg sprawił, że powrócił mu rozum, Nabuchodonozor stwierdził, teraz oddaję cześć jedynie Bogu niebios. On może ustanawiać albo obalać królów. W duchu proroctwa przeczytałem, że stał się nawróconym człowiekiem. Kolejne pytanie. Czy chrześcijanie powinni robić sobie tatuaże? Księga Kapłańska 19:18. Nie czyńcie sobie nacięć na ciele, po zmarłej osobie i napisów. Księga Kapłańska 19:28. Problem polega na tym, że obaj czytamy zarówno Księgę Króla Jakuba i Nową Biblię Króla Jakuba. I czasami użyte w nich słowa są trochę inne. Kiedy więc szukasz w tej drugiej, używając języka tej pierwszej, nie znajdziesz. Czasami komputery nie dają rady, to wina komputera. Ostatnie pytanie na dzisiaj. Wybierzmy coś ciekawego. W jaki sposób możemy odróżnić prawdziwego i fałszywego proroka? O, dobre pytanie. Przede wszystkim prorok musi prowadzić życie zgodne ze Słowem Bożym i nie mówić nic, co jest przeciwne Słowu Bożemu. Jeśli coś zapowiada, to się spełnia. Mojżesz powiedział, jeśli proroctwo się nie spełnia, nie jest to prawdziwy prorok. Poza tym prorok jest pokorny. Jeśli przed wypowiedzeniem proroctwa prosi cię o numer karty kredytowej, prawdopodobnie jest to fałszywy prorok. Nie musisz płacić prawdziwemu prorokowi za przepowiednie. Mamy przykład dwóch proroków biblijnych, którzy nie dbali o to, czy im zapłacono. Ta jedna rzecz od razu wyeliminuje nam większość fałszywych proroków. Pastorze Doug, przypominamy naszym przyjaciołom o kolejnym spotkaniu, bardzo ważny temat. Tak, będziemy mówić o babilońskim bufecie. Przyjaciele, zdradzimy wam sekret, w jaki sposób można przesunąć swój pogrzeb. Myślę, że odczujecie ogromne błogosławieństwo, a także trochę się uśmiechniecie. Nie jest za późno, żebyście zaprosili również waszych przyjaciół. Do zobaczenia na następnym wykładzie z serii Apokalipsa Teraz.